Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy! Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy. Udało się w miarę wcześnie wrócić z wczorajszych live'ów, z wczorajszego terenu, z tego co się tam działo, zaraz wam wszystko opowiem. No więc tutaj wjeżdża poranna prognoza, a przy okazji wstępnie zobaczymy to, co będzie się działo w niedzielę, bo niedziela to będzie już apogeum w wypieraniu tej gorącej masy powietrza. Zapraszam was serdecznie. No i przede wszystkim szybkie podsumowanie tego, co się stało wczoraj, w dniu wczorajszym, czyli tego, co się działo w piątek. W piątek jeszcze w godzinach południowych burze dopiero zaczynały się tworzyć, ale zobaczcie tutaj. Tu na Pomorzu ta dynamika była bardzo duża i pierwsze burze na liniach zbieżności wyglądały mniej więcej tak, a więc z nieba spadała dosłownie ściana deszczu, dokładnie tak jak tutaj w tym wypadku. To jest zdjęcie właśnie z Pomorza. Lecimy dalej. W kolejnych już godzinach tworzyły się piękne chmury szelfowe. One były związane z komórkami, superkomórkami burzowymi, które się tworzyły. Tutaj chociażby Mielno, zobaczcie jak pięknie, jaka piękna struktura. Lecimy dalej, tu już Gdańsk i nadchodząca burza z nad okolic Kościerzyny. Myśmy oczywiście też tą burzę obserwowali. Zobaczcie jak chmury Fraktus unoszą się do góry, do chmury szelfowej. No fantastyczny po prostu widok, coś fenomenalnego, ale te burze przyniosły również zniszczenia. To nie jest tak, że się nic nie działo. Działo się, połamane drzewa, zalane posesje, zalania w miastach również, ale przede wszystkim tutaj też Gdańsk, Gdynia, Dźwig. Zobaczcie zresztą sami. Dźwig, który jest spychany przez wiatr prostoliniowy, przez downburst, i ten dźwig po szynach spada do wody. To jest właśnie siła wiatru prostoliniowego, prądu zstępującego, który właśnie przemieszczał. No, tak jak wspominam, sytuacja nie była ciekawa. Tu natomiast południe Polski, ponieważ tam też burze występowały, nadsyłaliście i nadsyłacie mi masę materiałów, czy to na maila, czy to na WhatsAppa, i nie jestem w stanie wszystkiego oczywiście tutaj wam przedstawić, ale tutaj zdjęcie pana Dominika z burz, które tworzyły się nad Nowym Sączem, nad Starym Sączem, i to co tutaj zwraca przede wszystkim uwagę, to również dobrze widoczny już prąd zstępujący, napędzany jeszcze przez te opady. Zobaczcie, tu bardzo dobrze to widać, spadają opady z góry na dół i rozchodzą się przed burzę. Tu zobaczcie, w tym miejscu mamy najsilniejsze porywy wiatru i zawsze warto też to brać pod uwagę. Wyładowań atmosferycznych było całkiem dużo na początku w Polsce zachodniej. Związane one były z wchodzeniem frontu atmosferycznego, następnie na Pomorzu, na południu i na końcu centrum oraz północny wschód. Więc wiele obszarów dostało wyładowanie atmosferyczne i burze. Tak jak wspominałem, myśmy byli w terenie, z nami wy byliście również, obserwowaliśmy. W sumie robiliśmy dwa bardzo długie live'y, chyba jako pierwsi też w kraju, takie live'y po 4-5 godzin. Wyjazd oczywiście z Łomży, kierunek pomorskie, czyli tam, gdzie największe zagrożenie burzowe. No i w momencie, gdy burze już tworzyły się na linii zbieżności, dojeżdżałem w okolice Gdańska, następnie już w te strefy burzowe. No i plan był taki, że tutaj będą gdzieś tworzyły się te główne burze. No i tak właśnie było. No i obserwowaliśmy burze, które nad Kościerzyną, a następnie już nad Trójmiastem przyniosły właśnie te duże zniszczenia. I tą burzę, która potem właśnie w cudzysłowie zdmuchnęła ten dźwig, możecie obserwować na naszym live'ie, który jest zapisany. Tam ona się po prostu tworzyła na naszych oczach i po prostu przemknęła w kierunku z Kościerzyny właśnie w kierunku Trójmiasta. No i jeszcze po południu wieczorem tworząca się, formująca struktura, która oczywiście potem przybrała miano chmury szelfowej plus nocne burze. Na drugim live'ie prawie 7 godzin materiału razem z wami. Dziękuję za to, że byliście. Ja już przechodzę do
pogody, jaka jest w sobotę. A w sobotę mamy uspokojenie chwilowe. Chwilowe dlatego, bo już na południu tutaj jest niż. Ten niż nad Hiszpanii ruszył w kierunku Polski. On przyniesie załamanie pogody już w niedzielę. Natomiast zanim to nastąpi, będziemy pod wpływem słabego, ale jednak wyżu. Front atmosferyczny jeszcze tutaj będzie zaznaczał się nad Polską Południową, ale też dosyć słabo. No i my przenosimy się do Hiszpanii na Półwysep Iberyjski, bo tu jest właśnie ten niż. Ten niż jest bardzo istotny, ponieważ on przed sobą bardzo mocno zaciąga gorące powietrze z nad Afryki. Oprócz tego te powietrze jest ma oczywiście piach saharyjski, no standardowo. Zobaczcie, jak z nad Algerii ta ciepła masa powietrza jest wypychana na północ, no to oczywiście z tym piachem saharyjskim od zachodu zdecydowanie chłodniejsze powietrze, które już, zobaczcie, jest czyste. Ta cała strefa jest pchana w kierunku Polski i to przyniesie nam dosyć interesującą pogodę w niedzielę. No ale wracamy do Polski. Poranek piękny prawie w całym kraju. Lokalnie zachmurzenie w Polsce południowo-zachodniej, ale ogólnie bez opadów praktycznie wszędzie. No, po bardzo niespokojnej nocy poranek jak najbardziej ok. Co tutaj będzie nam się działo w dniu dzisiejszym? Ano w dniu dzisiejszym wyż bije, będzie odsuwał się już od naszych granic 1005 hektopaskali. U nas nad Polską utworzy się taki słabiutki, ale jednak wyż, który utrzyma nam tą ładną pogodę przez ten dzisiejszy dzień. Natomiast Janel, ten niż został nazwany Janel i on zbliżać się będzie do Polski od zachodu, 1007 hektopaskali, niskie ciśnienie i wpływ tego niżu już zacznie odczuwać w nocy Polska zachodnia, krańce zachodnie. Temperatury przed tym niżem bardzo wysokie. On zaciąga cały czas z południa to bardzo gorące powietrze. Dziś jeszcze te gorące powietrze do nas za bardzo docierać nie będzie, więc będzie takie odetchnięcie, ale jutro będzie bardzo gorąco. Za tym niżem od razu spływ chłodnych mas powietrza. Jeśli chodzi o sobotę, to w Polsce Południowej województwo małopolskie, podkarpackie z możliwymi burzami. Te burze nie powinny być silne i one dosyć szybko powinny opuszczać nasz kraj. Na pozostałym obszarze piękna i słoneczna pogoda. No i tu właśnie, jeśli chodzi o dzień, jest wydana prognoza sieci obserwatorów burz na południe i południowy wschód kraju. Marginalne zagrożenia właśnie związane z tymi słabymi burzami. Natomiast zachód Polski w nocy już będzie niespokojny, ale tym się zajmiemy na live w godzinach wieczornych dziś i w wieczornym odcinku, więc serdecznie zapraszam. Warto mieć aplikację Monitor Burz, szczególnie dlatego, bo w Polsce Południowej te burze mogą wystąpić, ale nawet bardzo słabe burze na nizinach mogą być bardzo niebezpieczne w górach, więc no, warto mieć. Moi drodzy, temperatura do 30 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, jeszcze przed frontem atmosferycznym, ale już w centrum 24-26 stopni Celsjusza, a na północy, północnym zachodzie 18 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby od 20 do 30 km na godzinę w całym kraju, natomiast na południowym wschodzie, tam gdzie będą komórki konwekcyjne i burze, do 70 km na godzinę. Kolejne dni, no to napływ bardzo gorącej masy powietrza do 36 stopni Celsjusza w niedzielę przed frontem atmosferycznym, potem gwałtowne ochłodzenie i kolejne 3-4 dni z temperaturami nieprzekraczającymi 25 stopni Celsjusza w dzień. No i przyjrzyjmy się właśnie 30, bo ten 30 jest bardzo istotny. Niż będzie wędrował dalej w kierunku północno-wschodnim, będzie przemieszczał się nad Polską północno-wschodnią, bądź nad cieśninami duńskimi. Dostaniemy się pod wpływ tego niżu oraz pod wpływ frontów atmosferycznych. Ten niż zaciągnie w niedzielę gwałtownie gorące powietrze z południa, następnie od zachodu nastąpi gwałtowne wypieranie. Na nasze nieszczęście to wypieranie będzie trwało w dzień, czyli wtedy, kiedy różnice temperatur będą naprawdę duże. Jak duże? Zobaczcie. Przejdźmy dalej. Mamy zestawienie różnych modeli numerycznych i one są w miarę zgodne. Zobaczcie. Model Swiss. Przed frontem atmosferycznym 35 do 36 stopni Celsjusza w Polsce zachodniej, w Polsce centralnej. Niewiele chłodniej w Polsce wschodniej. Za frontem atmosferycznym 20 stopni Celsjusza.
Model Icon również pokazuje 35 do 36 stopni Celsjusza w Polsce centralnej, zachodniej, przed frontem atmosferycznym, za frontem 20 stopni Celsjusza. Przypominam, że to będzie bardzo wilgotne też powietrze. Model ECMWF widzi przed frontem do 35 stopni Celsjusza, czyli Polska wschodnia, centralna, za frontem atmosferycznym chłodniej, 22 stopnie Celsjusza. Nawet niezbyt wyrywny w wysokich temperaturach model GFS pokazuje na wschodzie i w centrum do 35 stopni Celsjusza, za frontem deszcz, burze oczywiście i ochłodzenie 18 do 19 stopni Celsjusza. No i ja właśnie tutaj mówię o tych burzach. Modele numeryczne nadal nie są pewne do tego, co będzie się działo. W dzień prawdopodobnie będziemy mieli tak zwany załadowany karabin, a więc burze nie będą powstawały, ale energia potencjalna dostępna drogą konwekcji będzie nam się kumulowała. Dopiero wieczorem bądź po południu nastąpi dyskretny rozwój konwekcji, pojawią się superkomórki burzowe, które bardzo szybko powinny organizować się w układ burzowy i to przeleci praktycznie przez cały kraj. Tak przynajmniej wygląda w modelu to Swiss. I to jest bardzo niebezpieczne wyliczenie, dlatego, bo lokalnie w segmentach Bow Echo, które mogłyby powstać na tym układzie, porywy wiatru powyżej 120 km na godzinę. Troszkę lepiej tutaj wygląda sytuacja w modelu Icon. Tutaj już widać inaczej ułożone te burze, ale mimo wszystko też sytuacja w Polsce centralnej, północnej i północno-wschodniej może być niebezpieczna. Modele CMWF pokazują zupełnie inną sytuację, ale burze na południowym zachodzie i w centrum po części. No i widzicie, tu jeszcze musimy poczekać, więc wieczorem będziemy robić live'a z analizą i też w wieczornej prognozie już się pochylimy bardziej nad tym tematem. My oczywiście jutro z samego rana wyjeżdżamy w najbardziej zagrożone tereny, więc też możecie spodziewać się live'ów. Ja życzę Wam dobrego dnia. Pozdrawiam.